Szanowni Państwo, rozłożymy teraz następujące równanie trygonometryczne. Sinus x dodać pierwiastek z 3 razy cosinus x równa się 0. Oczywiście zanim cokolwiek o tym równaniu będę mówił, żeby nie zapomnieć, zrobię od razu założenia. Założenia są proste. Sinus i cosinus mają dziedzinę będącą zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych, zatem dowolne x można podstawić do tego równania i wyliczyć lewą stronę. Mając założenia, możemy teraz przejść do rozwiązania. Teraz zaczyna się robić ciekawie, proszę Państwa, ponieważ to zadanie można rozwiązać więcej niż na jeden sposób. Można to zadanie rozwiązać metodą następującą i jest to prawdopodobnie najszybsze rozwiązanie. Przenieść jeden ze składników na drugą stronę, podzielić stronami przez sinus bądź cosinus x, sprowadzić to do prostego równania z tangensem i kotangensem, z tangensem lub kotangensem, w zależności od tego, przez co dzieliliśmy, i zaraz otrzymać wynik. Oczywiście wtedy trzeba osobno założyć, że to, przez co dzielimy, nie jest równe 0, więc przypadek, kiedy na przykład cosinus x, jeśli to przez niego dzielimy, jest równe 0, rozpatrzeć osobno, okaże się, że nie doprowadzi on do żadnych nowych rozwiązań, ale trzeba to napisać. Proszę Państwa, jest to rozwiązanie poprawne, dość szybkie. Niektórzy mogliby uznać je za niezbyt ładne, ponieważ trzeba ten przypadek rozpatrywać osobno, dzieli się przez coś, co może być równe 0. Zatem rozwiązaniem, które można znaleźć w książkach i które jest przez niektórych uważane za bardziej eleganckie, no, jest rozwiązanie wykorzystujące pewien bardzo sprytny trik. Metoda jest następująca, proszę Państwa. Najpierw ją Państwu pokażę dla tego przykładowego zadania, a kiedy już Państwo będziecie przekonani, że ja wyciągnąłem królika z kapelusza i tego nie da się wymyślić, powiem Państwu ogólnie, jak można wpaść na taką metodę przy ogólnie równaniach typu a sinus x dodać b cosinus x równa się 0, gdzie a i b są różnymi liczbami. Zatem, proszę Państwa, zacznę kompletnie niespodziewanie. Zacznę od podzielenia tego równania stronami przez 2. Dlaczego? Proszę o cierpliwość. Otrzymam wtedy równanie następujące. Napiszę je w takiej postaci. Sinus x razy 1 druga dodać cosinus x razy pierwiastek z 3 przez 2 równa się 0. Oczywiście, kiedy piszę sinus x, kropeczka 1 druga, mam na myśli, że 1 druga jest czynnikiem, przez który mnożymy cały sinus x, a nie tylko niezmienną x. Inaczej bym napisał 1 druga x bez kropki. Tak? Mógłbym napisać ewentualnie nawias, żeby sprawa była całkowicie jasna. O, i teraz nic nie budzi żadnych wątpliwości. Proszę Państwa, dlaczego tak? Ano dlatego, że teraz popatrzę sobie na te liczby. 1 druga i pierwiastek z 3 przez 2. Jeżeli pamiętacie Państwo tabelkę, w której mamy wartości funkcji trygonometrycznych dla często spotykanych w zadaniach kątów, a pamiętacie Państwo tę tabelkę przecież, to te liczby wyglądają znajomo. Na przykład można powiedzieć, że są to sinus i kosinus kąta pi szóstych. Albo powiedzmy inaczej, kosinus i sinus kąta pi trzecich. Wykorzystajmy to. Sinus x razy kosinus pi trzecich, dodać cosinus x razy sinus pi trzecich równa się 0. Dlaczego tak? Ano dlatego, że teraz, proszę Państwa, po lewej stronie wyskoczy nam wzór na sinus sumy dwóch kątów. Sinus pierwszego razy cosinus drugiego, dodać cosinus pierwszego razy sinus drugiego. Znakomicie. Zatem lewa strona to jest nic innego, tylko sinus x dodać pi trzecich. I to ma być równe 0, proszę Państwa. No, skoro tak, no to wiemy, ile wynosi x. Dlatego, że sinus jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy to, co jest pod sinusem, jest równe k pi, gdzie k jest jakąkolwiek liczbą całkowitą. Zatem mamy x dodać pi trzecich równe k pi, gdzie k jest całkowite. Tak? Skąd to wiem? Na przykład z wykresu. X y wykres y równa sinus x 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi i tak dalej. Sinus x zeruje się w wielokrotnościach liczby pi, czyli w liczbach postaci k pi. Zatem x jest równe minus pi trzecich plus k pi, gdzie k jest całkowite. I proszę Państwa, w ten sposób całkiem szybko uzyskaliśmy rozwiązanie naszego równania. Ale to nie koniec, proszę Państwa. Obiecałem Państwu wyjaśnienie, jak ja wpadłem na ten pomysł. Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że jeżeli mam równanie postaci a sinus x
tak jak tutaj, dodać b cosinus x, czy wyrażenie może tej postaci, niekoniecznie równanie, wyrażenie tej postaci, to mogę zrobić rzecz następującą. Mogę zawsze wyłączyć przed nawias odpowiednio dobraną liczbę. Tą odpowiednio dobraną liczbą będzie, uwaga, pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. Co mi zostanie w nawiasie wtedy? Zostanie coś takiego. A przez pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat sinus x, dodać b przez pierwiastek z a kwadrat, dodać b kwadrat cosinus x. Zauważcie Państwo, że te liczby, które wezmę teraz w kółka, ta liczba i ta liczba mają tę własność, że jak podniesiemy je do kwadratu i zsumujemy te kwadraty, otrzymamy jedynkę. Zatem te liczby są sinusem i kosinusem, albo kosinusem i sinusem jakiegoś kąta. Pozostaje tylko wiedzieć jakiego, w naszym przypadku było to na przykład pi trzecich, żeby zamienić to na kosinus i sinus i zastosować wzór, o którym wcześniej mówiliśmy. No oczywiście pojawia się tutaj ten tajemniczy a kwadrat plus b kwadrat pod pierwiastkiem. Zobaczmy, czym to a kwadrat plus b kwadrat byłoby w naszym przykładzie. W naszym przykładzie, o którym wyszliśmy, a to było 1, a b to było pierwiastek z 3. Zatem pierwiastek z a kwadrat dodać b kwadrat, to jest pierwiastek z 1 dodać 3, tak? Kwadrat jedynki to 1, kwadrat pierwiastka z 3 to 3, czyli pierwiastek z 4, czyli 2. No proszę Państwa, stąd właśnie się wzięło dzielenie stonami przez 2. Ja nie wyłączyłem tutaj dwójki przed nawias, ale podzieliłem stonami przez 2, ponieważ to jest równanie, gdzie po prawej stronie jest 0, więc jest to operacja analogiczna do tego wyłączenia przed nawias. Stąd właśnie wiedziałem, że należy wykorzystać tutaj dwójkę, bo wiedziałem, że 1 kwadrat plus pierwiastek z 3 do kwadratu po spierwiastkowaniu daje liczbę 2. I w ten sposób wyjaśniła się tajemnica. Sprytna sztuczka okazała się szczególnym przypadkiem ogólnego sposobu przekształcenia wyrażeń tej postaci do sinusa bądź kosinusa sumy dwóch liczb. Dziękuję Państwu bardzo.